Nigdy nie zapomnę mistrzostw świata w 76 roku w Katowicach. Polska pokonała Związek Radziecki. To było duże zaskoczenie i dla wielu wspaniała wiadomość. Oczywiście nie dla Związku Radzieckiego. Ich zespół był wtedy nie do pokonania. Mieli wspaniałych graczy, choć jedna z ich gwiazd, Petrov, nie wystąpił w tym meczu z powodu konfliktu z trenerem. Trochę czasu już upłynęło, prawie 40 lat, to było dawno, ale hokej wciąż jest ważny w Polsce. Pokazaliśmy piękną prezentację miasta Katowic, spotka, wydarzeń sportowych, które miały do tej pory miejsce w Katowicach, ze szczególnym wskazaniem historii i spotkań Katowic dla polskiego i światowego hokeja, poczynając od 1976 roku.